Cześć serdecznie, Strzelęcia, z tej strony Bartek i witam Was w kolejnym poradniku na moim kanale. Tym razem jest to poradnik jak jeździć na nartach. W związku z tym, że pozytywny był bardzo odzew po poprzednim poradniku, to zdecydowałem się, jako że jestem na wyjeździe, na feriach, wiadomo, no to nagrywamy kolejny poradniczek. I zacznijmy od tego, co jest potrzebne, żeby jeździć na nartach, bo w końcu no bez podstawowego sprzętu to Wam się nie uda. Pierwszą rzeczą są narty. Tutaj proszę bardzo, narty, funkiel, nówki. Drugą rzeczą są buty. I trochę mniej nówki, ale zawsze funkiel, buty. Trzecią rzeczą jest kask. I tu nie wolno wchodzić bez kasku. A pan jest bez kasku. No i jeszcze wiadomo, trzeba mieć strój. Taki, o proszę bardzo, jaki piękny strojik. I teraz przejdźmy do technik jazdy na nartach. Pierwszą techniką jest technika slalomowa. Tak jak ta. Drugą techniką jest tak zwana technika na cieniasa. Albo na Silvera. I trzecia technika to jest zjazd na tak zwaną łajdzę. No i są jeszcze takie inne techniki, już bardziej nie jazda na to, a pokonywania stoku, jeśli chcecie się po prostu szybko znaleźć na dole. Pierwszą techniką jest technika na beczkę. Drugą techniką jest technika na pieszego. No i teraz dla tych, którzy nie lubią sobie jeździć cały czas taką samą techniką i wiecie, może się wpaść wtedy rutyna, tak jest troszkę nudnawo, więc ci, którzy tego nie lubią, mogą sobie w pewne rodzaje urozmaicić swoją jazdę na stoku. Na przykład można wyszukiwać rynny i wtedy wiadomo, no taki jest fajny, jak bobsleigh, normalnie jedziecie sobie przez rynnę. Można również szukać skoczni, wtedy jesteście prawdziwymi małyszami polskiego narciarstwa. To tyle w dzisiejszym poradniku. Mam nadzieję, że się podobało. Jak się podobało, to jeśli nie subskrybujesz, to zasubskrybuj mój kanał. Łapkę w górę możesz zostawić, mi widziana takowa. Możesz dołączyć do grupy na Facebooka. Masa rzeczy jest, które możesz zrobić, obejrzeć poprzedni poradnik. Podziękowania też dla tych, którzy pomagali mi w tworzeniu tego filmu. Czyli m.in. pan Ziutek, moja siostra i koledzy z ekipy, którzy na przykład trzymali mi kijki podczas nagrywania filmu. Jeśli ktoś z Was kiedyś zastanawiał się, jak wyglądają góry zimą, to oto ma piękny krajobraz Tatry w zimie. No i to by było na tyle. Na razie, trzymajcie się. Cześć!